Zalogujesz się na FaniMoney kontem użytkownika, który jest administratorem organizacji. Po wejściu w moje konto zobaczysz nazwę organizacji. Przejdziemy do nazwy organizacji, a następnie do ustawienia profilu. Tutaj w sekcji informacje podstawowe możemy wybrać nowy adres profilu. Zostało. W tym momencie też po wpisaniu zobaczymy właśnie informację, że następuje sprawdzenie i wyświetlana jest informacja, jeśli dana nazwa jest już zajęta, że należy wybrać inną. Teraz widzimy, że jest wszystko OK, więc możemy zapisać. W tym momencie, gdy zapiszemy, automatycznie zostanie utworzone przekierowanie ze starego adresu profilu na nowy adres. Klikamy zapisz i nowy adres profilu już działa.